No siemano widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Teamfight Tactics. Oczywiście jesteśmy na PB, gramy set 9. No i wybierzmy sobie region, w którym będziemy dzisiaj grali. Ja głosuję na szybkie slamowanie itemów, czyli za każdy zeslamowany item będziemy mieli golda. Także będziemy te slamy robić na pewno dosyć szybkie. Wydaje mi się, że moja galaktyka tutaj wygra, bo no, zdecydowana większość zagłosowała właśnie na to. Oj, nawet wypadło na mnie, proszę bardzo. Robsy TFT, tak jest. Dobra, także co, moi drodzy, lecimy. Mamy jakąś Kasiopeję i tak, dostajemy 3 golda za każdy zeslamowany przedmiot. Także zobaczymy, jak to się przełoży tutaj na naszą ekonomię. Mam nadzieję, że dobrze oczywiście. Zostawcie lajka na wstępie tego filmu. Bardzo mnie on wspiera oraz motywuje do dalszej pracy. Dodatkowo zachęcam do zasubskrybowania kanału. Znajdziecie tutaj bardzo dużo kontentu z nowego setu TFT. No i co, oglądajcie również do końca, żeby zobaczyć, co tutaj finalnie sobie zagramy, jak wyjdzie nam ta w ogóle gierka, z jakim rezultatem. Mamy 2 razy popi, także kurczę, jakaś demasja byłaby na pewno kusząca. Poza tym mamy jakieś może jordle. No bo mamy tutaj jeszcze tego Kleda, ale no nie wiem, Jordle jakoś mnie tutaj za bardzo, no jak mam być szczery, nie jarają. Ale jeżeli będziecie chcieli, widziałem pod poprzednim odcinkiem kilka komentarzy, że taki Jordle mógłbym nagrać, także zobaczymy. No i proszę bardzo, jest również Galio, który jest z Demacji i jest dodatkowo Invokerem. To może w sumie Invokerów byśmy zagrali, mamy już 3. Także kto wie, dodatkowa mana, szybkie kasty, jakieś takie troszeczkę czarodziejki z zeszłego setu. Tylko że Invoker jest o tyle fajny, że działa na cały team. Maksymalnie możemy mieć 6. Na ten moment dostajemy 5 many co 5 sekund chyba, jeżeli się nie mylę. Dobra, mamy jakiś... Oj. No z tymi slamami to tak... Kurde, lipa. Byśmy musieli tutaj chyba Gargoyla zeslamować. Jedyne co mi tutaj tak bardziej pasuje. Chociaż tutaj dostajemy komponenty na przykład ze Zreala. To by mogło być całkiem niezłe. Random Emblem i Reforger to nie jest zbyt dobre. Healing Orbsy, o to jest spoko, ale raczej wolę sobie tutaj zrolować i zobaczyć, co my tutaj dostaniemy. Ty, to się wydaje... mocne, ale no nie wiem. Ja chyba tutaj pójdę po komponenty z tego względu, że jakby zważając na naszą galaktykę, w której gramy, nie? Galaktykę, Jezus, to się nazywa region. No, ale biorąc pod uwagę to, że za zeslamowane przedmioty dostajemy dostajemy, moi drodzy, golda, no to te przedmioty jak najbardziej tutaj się przydadzą, nie? No, te piątki kurcze kuszące, to jest w ogóle bardzo mocny augment, że po 40 rolkach dostajemy każdą piątkę w ogóle, jaka jest w grze. Także augment wydaje się giga broken. No ale jednak slamowanie tych itemów tutaj wydaje mi się lepszą opcją, właśnie zważając na nasz region, w którym gramy, i ten goldzik na pewno tutaj z tym goldzikiem jakby zadziałamy troszeczkę na nasz plus, bo teraz będziemy mieli kolejny komponent, także kolejny slam potencjalny i już tutaj powinniśmy resztę wyprzedzić, jeżeli chodzi o nasze posiadane złoto. Poczekajcie, tu możemy sobie zrobić bastion i mamy bastion i walker, to będzie raczej lepsze. To damy sobie oczywiście na front, bo tu jest gargoyle, także niech ten Galio sobie te resisty otrzymuje. No i kolejne 3 golda do banku, pyk, mamy już 12, będzie można tutaj nawet zrobić jakiś prelevel w poziom 5. A tutaj proszę bardzo, gra gościu Wojdy, fajny open, bo tutaj kurde, to on ma Rexa i on ma wszystko w zasadzie, ma nawet Velkoza. 2 trójki, jeżeli chodzi o te jednostki wojdowe. I to już na 2-2. Także na pewno dobry open, na pewno gościu jest zadowolony. No i co, ja tutaj chyba przegram, co? No niestety, winstreaka tutaj za bardzo nie będzie, także no... Cóż mam powiedzieć, szkoda na pewno.
No ale trudno się mówi. Ja bym tą Demacię, kurczę, sobie chętnie zagrał. Demacia wydaje się giga broken, dostajemy Radiant itemy, resisty, także no jest to na pewno kusząca opcja do zagrania. Nidlesik, dobra, to coś AP by się tutaj przydało, chociaż właśnie gdybyśmy grali tą Demacię, to można zawsze zrobić z tego jakieś ginzo dla Kayle, na przykład Kayle w Demacji jest bardzo mocna, albo Demacją jest też Lux, Lux jest teraz 4-costem, także też byłoby bardzo fajnie sobie zagrać może takiego carry. No zobaczymy, jakie tam itemy będziemy dostawali po drodze i wtedy sobie coś tutaj na pewno wymyślimy. Tutaj u przeciwnika mamy Noxus, widzimy Dariusa, Swaina, Katarinkę z Giant Slayerem, także najprawdopodobniej będzie to właśnie Katarina carry pod reroll. No i dobra, jaki tutaj będzie rezultat? Nie, no tutaj też przegram, kurczę, no nie ma opcji. Słaby ten mój team. Bastion Invoker, no za mało niestety na tych gości. Dobra, możemy zrobić ten prelevel, także zróbmy. Co prawda ten lustrik raczej byśmy chcieli kontynuować, ale myślę, że level up może nie będzie aż taki zły, bo zaoszczędzimy sobie troszeczkę HP-ków. No i teraz tak, możemy wziąć sobie mieczyk. To będzie Gunblade. Bo komponentów ja już nie dostanę, nie? To były tylko dwa komponenty chyba z augmentu tego Ezrealowego. Bo jak widzieliście, gram tutaj sobie z tą legendą Ezreala. Ona daje nam dodatkowe przedmioty, komponenty i tego typu rzeczy. Także jak dla mnie bardzo fajnie. No i dobra, możemy sobie zagrać tą karmę. Co ona robi? Aha, wystrzeliwuje po prostu taki pocisk zadający obrażenia. Dobra, tutaj mamy 21 golda. No, jak widzicie, kurde, fajne. Fajne jest to slamowanie. Zawsze. Znaczy, później to już nie będzie robiło takiej różnicy. Później to się raczej wyrówna, ale na początku, jeżeli mamy właśnie tego Ezreala i dodatkowe komponenty, to możemy fajnie wyprzedzić naszych przeciwników. Zobaczcie, ten gościu ma 5 level 10 w banku, ja mam 5 level 24 w banku, nie? Także jest różnica. A co do tego Invokera, to się pomyliłem, bo dostajemy 5 many co 3 sekundy, nie co 5, także tutaj sprostowanie malutkie. Mały błąd się wkradł. No ale tutaj raczej już wygramy. No także to slamowanie. No mogłem w sumie nie wchodzić w ten level chyba. No mogłem nie wchodzić w sumie, jak tak sobie myślę. No ale dobra, trudno. Jakby ekonomię i tak mamy na fajnym poziomie, także nie ma co tutaj żałować. O, Poppy 2. Ty, mam też Demacię. A kurka, Demacia. To chyba trzeba sobie zagrać, zdecydowanie, bo nie tracimy nawet Invokera, także Demacia, Bastion, Invoker, tak to wygląda. I teraz dostaliśmy Radiant Bramble Vest na naszej najsilniejszej demacjańskiej jednostce, że tak powiem, czyli właśnie na Galio. No i taki Galio, kurde, no, powinien całkiem ładnie tankować. Co prawda, gdyby miał on drugi level, to podejrzewam, że już byłby nie do zabicia na tym etapie gry. No ale Steel wydaje się bardzo mocnym tankiem teraz. Kurde, tylko czemu oni fokusują tą Poppy na przykład, a nie tego Galio? Co, on tak poszedł na backlane i oni stracili fokus? W sensie, wiecie, o co mi chodzi, on tak przechodził obok tych jednostek tylną linią. No i patrzcie, on jest w ogóle nie do zabicia, na jedynce, nie? Także to jest to właśnie, o czym mówiłem, jeżeli chodzi o Demacię. No, no jest to naprawdę mega dobre, bo dostajemy te Radiant itemy. Wszystkie te Demacje, które stoją obok tego, nie wiem jak to nazwać, króla, no tej po prostu najmocniejszej jednostki. Jak widzicie teraz, Kayle również to dostaje, czyli musimy być złączeni z tą jednostką, która ma tą koronę nad swoją postacią. To oznacza właśnie, że ona jest tą elitą,
I ona daje właśnie rezisty oraz pancerz jednostkom, które stoją obok niej. No i dodatkowo dostaje ten Radiant item co turę losowy, także fajne. I jeżeli będziecie grali Demacię, pamiętajcie o tym, żeby w większości nie slamować na swoich jednostkach trzech itemów, ponieważ wtedy nie będziecie mieli slota na ten Radiant item. Także to jest troszeczkę taki pryzmatyczny binary airdrop, nie? Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Binary airdrop daje nam to, że jeżeli nasza jednostka ma dwa jakiekolwiek przedmioty, bo nie muszą być to pełne przedmioty, może być to pełny przedmiot i komponent, i wtedy ona dostaje trzeci item po prostu z bomby za free, nie? Także pamiętajcie o tym, żeby przez przypadek gdzieś nie zeslamować tego trzeciego itemu, no bo wyjdzie wam to na gorsze. Też grając Demacię należy uważać, na kogo rozdajemy itemy, bo czasami zdarza się tak, że gra zdefiniuje jakąś inną jednostkę jako potencjalnie najlepszą i nie będzie dawała radiant przedmiotu naszej jednostce, która jest na przykład carry, tylko jakiejś innej. Załóżmy taka sytuacja, chcemy grać Lux carry. Lux mamy na pierwszym poziomie, mamy na niej na przykład Jeweled Gauntlet, a obok mamy Sonę na drugim poziomie z dwoma kielichami, nie? I w tym momencie gra zdefiniuje to tak, że ta Sona jest lepsza niż ta nasza Lux i właśnie Sona będzie dostawała Radiant Item. Także należy na to uważać, przestrzegam was. No ale jak działa Demacia już wiecie, no i zobaczymy sobie, jak mocne to jest. No na razie 3 win streaka, także 3 Demacji nawet już teraz robi naprawdę mocny div w tym moim teamie. No i mamy augmenty, proszę bardzo. To jest ten augment w ogóle, który możemy dostać z Asola. Ciekawe. Ciekawe. Leczymy się za cast naszego spela. To by mogło być dobre w jakichś invokerach. Naprawdę, ten augment mógłby być mega dobry. Last standing. No, typowo, znamy to. O, nie. Tego to nie potrzebujemy. Kolejne komponenty. 12 golda, reforger. Weźmy sobie to. Bo to pozwoli nam zeslamować kolejne przedmioty i zdobyć kolejnego dodatkowego golda, moi drodzy. Także no. Myślę, że można sobie zeslamować tutaj Sunfire. Za to dostaniemy 3 golda. W tym przypadku to jest akurat troszeczkę useless w momencie, kiedy nasz Galio dostał również radiantowy Sunfire. No ale jakby te przedmioty co rundę są losowe, także w większości przypadków z dwoma Sunfire'ami grać nie będziemy. I mam tutaj Hoya do zes... Soraka 2? Dobra. To może być niezły Invoker do dorzucenia, na pewno, do naszej kompozycji. No i tracimy Winstreak, niedobrze. Dobra, zagrajmy to sobie, powiedzmy, w ten sposób. To zagrajmy sobie na froncie. No i dobra. I teraz ty trzymaj Gunblade'a. Kurczę, trochę w sumie żałuję, że zeslamowałem tego Gunblade'a, bo gdyby nie to, to bym mógł zrobić Jeweled Gauntlet'a. No i nie oszukujmy się, to by było lepsze. O kurde, dobra, to jest huge upgrade. To jest huge upgrade. Redemption, Protwolf i Gargoyle. Z czego Redemption pryzmatyczne i Galio 2. No to już na ten etap gry brzmi jak mega fajny tank. Chociaż tego Protwolfa bym mu zamienił. Na przykład tego Sunfire'a z Poppy. No ale jakby kolejność itemów tutaj robi różnicę. Tak samo w sumie z tym Gunblade'em, no. Zależy nam tutaj na tym, żeby slamować te przedmioty jak najszybciej, żeby tego golda pozyskiwać jak najszybciej, bo wydaje mi się, że w early game robi to największą różnicę. Później cała reszta w tym goldzie będzie mogła nas dogonić za pomocą Winstreaka, za pomocą czegoś tam innego. Również mogą poslamować te itemy w czasie późniejszym i ten gold się w końcu wyrówna. No ale tak jak mówię, nam tutaj zależało na tym, żeby to było szybkie
wręcz z bomby slamowane. Kurde, co tutaj biorę? Niech będzie ta rękawica. Dobra, i tutaj można zrobić na przykład hoj. Hoj plus Jeweled Gauntlet i taki mieć zestaw na naszym carry. No naszym carry raczej będzie ta Soraka, nie? Raczej tak. No i piątą Demacię trzeba znaleźć, to też jest bardzo ważne. Tutaj mamy lepszego Bastiona, aktywuje nam również Targona, także świetnie. Kolejna Soraka. Jakieś Demacje, o dobra, fajnie, fajnie. Kayle 2 też by się przydała, nie ukrywam. Czekaj, i mam piątą Demację, dobra, świetnie. Na tym również mi zależało. Co prawda tracę Bastion, tracę Targon, ale no, still. Mamy drugi Radiant item, nie? W tym przypadku na Poppy. Ale jakbyśmy teraz na przykład zdobyli Lux i na Lux wrzucili itemy z Soraki, to to właśnie Lux byłaby tym drugim, tą drugą elitą. No i dobra, tutaj powinniśmy wygrać, prawda? Takie zdecydowanie. No i teraz myślę, że będziemy lecieli już w level, bo tego Tarika chciałbym tutaj dostawić. On będzie świetnie pasował do tej kompozycji. No bo tak jak wcześniej już mówiłem, jest to Bastion oraz Targon. Także moi drodzy, lecimy do kolejnej walki. No i dobra, moi drodzy, jesteśmy. To jest jakiś Velko Scary, moi drodzy. Ciekawe, ciekawa kompozycja. Widziałem, że ten Vel'Koz jakiś potencjał na bycie carry ma, bo widziałem właśnie, że... Widziałem oraz słyszałem, że ludzie całkiem często sobie tutaj próbują tego jakiegoś Vel'Koza grać pod carry i podobno jest to w miarę niezłe. Także kto wie, może też kompozycja do przetestowania. Dobra, co my tutaj mamy? Jest jakiś Targon Deadeye, jeżeli chodzi o tego Aphelios'a w sklepie, ale no ja raczej tutaj nie zamierzam czegoś takiego grać. Ustawmy to może jakoś w ten sposób. Niech będzie, wszyscy dostają ten bonus Demacji, także świetnie. No i teraz tego nie dostają, ok. Sprawdzałem sobie teraz, czy jeżeli nasza jednostka stoi między dwoma elitkami, dostaje podwójny ten buff. Ale nie, dostaje tylko pojedynczy, także także się nie da tak zbugować tutaj. Wiadomo, to jest PBE, trzeba testować, dlatego właśnie sprawdzamy takie rzeczy, czy coś takiego ma miejsce, czy jest to poprawnie działające, ale no na moją niekorzyść w tym przypadku powiem, że no jest to niestety niemożliwe, żeby tak to tutaj zrobić. Nie da się niestety mieć, moi drodzy, podwójnego buffa właśnie z tych elit. No, gdyby tak się dało, to byłby to, wydaje mi się, dosyć broken bug, bo w przypadku 7 Demacji na przykład mamy tych elit aż 3 i wyobraźcie sobie, że teraz jakąś jednostkę ustawiamy między tymi. O kurwa, jako rolko, ty, co jest? No nieźle, 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 o to chodzi, dobra, świetnie, sorry, że tak przerwałem, ale no to była naprawdę fenomenalna rolka. Zaraz sobie tą Lux tutaj do teamu oczywiście wrzucimy. No, ale wyobraźcie sobie sytuację, że stoi jakaś jednostka między trzema elitami i dostaje potrójny buff z 7 Demacji, nie? To by było po prostu tyle rezistów i tyle pancerza, że ona bez itemów by prześwietnie tankowała. Library card, ok, Tome of Trades i Component Anvil, to się wydaje giga mocne, bo tutaj możemy dostać Demację, także zaryzykowałbym chyba, ale jeszcze zobaczmy sobie resztę. Co my tutaj mamy? Edge of Night, no zupełnie nie nada się do naszego teamu, to jedynie na koło by mogło mieć jakieś zastosowanie, to ten dodatkowy attack speed na Kayle, ale no... No, raczej nie, raczej postawiam tutaj na Lux. Także co, weźmy sobie to i zobaczmy, co my tutaj, moi drodzy, wylosujemy. Zmieńmy sobie jeszcze szybko naszego carry. I moi drodzy, trzymajcie kciuki, żeby był Demacia emblem. Jest! Jest, dobra, 7 Demacji, essa. Essa, essa. Tylko kurde, 7 Demacji, a...
nie działa w momencie, kiedy wrzucamy ją dopiero na board, czyli teraz mam dwie elitki, a nie trzy, tak jak to powinno być. Także Demacia Emblem pamiętajcie, żeby wrzucać przed rozpoczęciem fightu, bo ta elitka się tutaj nie stworzy. Ale mimo wszystko wygrywamy tutaj, także świetnie. Ty, i teraz sobie uświadomiłem, że zrobiłem coś, o czym mówiłem, żebyście nie robili. Czyli zeslamowałem trzy itemy na Lux. Ja pierdolę, przecież... Czekaj, mogę to w sumie wyciągnąć, także nie będzie tragedii. Można zrobić sobie taki zestaw na przykład, a tego hoja przerzucić. Dobra, całe szczęście miałem ten Magnetic Remover, bo... No widzicie, człowiek mówi, a później się sam do tego nie stosuje. No ale dobra, naprawione, także nie ma się czym martwić. Sytuacja ogarnięta, dostajemy Radiant Item, także prześwietnie. No i co, 9 Demacii byłoby też fajnie sobie tutaj zagrać. Tylko 9 Demacii chyba wymaga dwóch emblemów, jeżeli się nie mylę. Także będzie ciężkie to do zrobienia, tak jest, wymaga to dwóch emblemów, bo w tym przypadku dorzucimy sobie Jarvana i mamy 8 Demacii, także przydał się by tutaj jakiś hard lub kolejny emblem. Oczywiście jest to możliwe z kolejnych karuzelek gdzieś wyciągnąć, no ale nie jest powiedziane to, że na 100% to dostaniemy, nie? No i kurde, może być ciężko. Także 9 Demacii to raczej, jakbym miał obstawiać, no nie w tej gierce. Ale still 7 i tak jest bardzo mocne. W ogóle Demacia jest mega broken. Według mnie, nie wiem jak będzie to później balansowane, też kwestia, o której wam bardzo często mówię, to jest serwer testowy PBE i bardzo dużo rzeczy się tutaj zmienia, wręcz codziennie, bo chyba jest codziennie patch zmieniający liczby i tak dalej, buffujący niektóre rzeczy, nerfiący niektóre rzeczy, poza oczywiście weekendami. Także tutaj, jeżeli się nie mylę, jest 5 patchów w tygodniu, także to naprawdę jest bardzo dużo i cały czas na bieżąco jest to wszystko zmieniane i balansowane. Także coś, co gram teraz i to, że to jest broken, nie znaczy, że jak będziemy grali nasze placementy już na serwerach live 14 czerwca, że to nadal będzie jakoś mega broken, nie? Także warto mieć to na uwadze. No i jestem ciekaw, jak właśnie będzie wyglądała ta finalna Demacia, którą będziemy mogli zagrać na placementach. Czy będzie to fajny komp do zagrania, czy będzie to jednak znerfione jakoś mega do ziemi, że nie będzie się dało tego grać. No, przekonamy się w przyszłości oczywiście, ale powiem wam, że ta Lux, kurde, jest mega fajnym czempionem. Patrzcie, wysyła sobie ten laser, teraz pyk i w momencie, kiedy zabije jednostkę, laser przenosi się na kolejną jednostkę. Troszeczkę taka Leona z zeszłego setu, że ona jakby pali tak długo, aż nie zabije tej jednostki i wtedy przenosi się to na kolejnego czempiona. Prawda, do końca aż tak to nie działa, bo to chyba ma jakiś swój czas, który, że tak powiem, się wyczerpuje, czas działania tego spela. No ale tak to po prostu wygląda, nie? Że pali, zabija i przenosi się na kolejną jednostkę. Także mega fajna właśnie carry jednostka. I też mi się bardzo podoba to, że Lux z tym swoim spelem nie może zmisować, że ona obiera za cel jakąś jednostkę i wręcz wysysa z niej te hapeki. Także to jest na pewno fajne, bo pamiętamy Lux na przykład z poprzedniego setu, gdzie no nie dało się praktycznie zagrać tej jednostki jako carry, ponieważ misowała wszystkie spele jak po prostu leciało. A teraz nie ma takiego problemu, po prostu pyk, ona obiera sobie jakiś cel, zabija go i no let's go, zabawa, lecimy. Także no... Moim zdaniem bardzo bardzo fajny wybór, jeżeli chodzi o carry w tej Demacii. Wiadomo, jest jeszcze ta Kayle, która też wręcz bardzo dobrze sobie radzi jako carry. Daje się jej jakieś attack speed itemy, typu właśnie Ginzo, jakiś static, można dać jej jeszcze jakiś Jeweled Gauntlet. I naprawdę jak ona nastakuje Ginzo, to robi gigantyczne obrażenia, także...
Także no, również polecam tą Kayle, ale overall wydaje mi się, że lepiej tutaj właśnie zaslamować sobie jakieś dwa dobre AP itemy. Tak jak w moim przypadku tutaj Jolt Gantlecik, może zamiast tego Gunblade'a jeszcze coś lepszego. Typu jakiś może Archangel Staff, nie wiem, Rabadon, coś takiego. I też to naprawdę daje radę. Dobra, wejdźmy już sobie w level i możemy dorzucić sobie tą Sorakę i ona tutaj świetnie również będzie działała, bo ona daje nam Targona oraz Invokera, częstszy cast dla Lux i to jest coś, co na pewno nam tutaj odpowiada i pasuje, proszę bardzo, dodatkowy goldzik. Ja w ogóle myślę, że my tutaj wejdziemy sobie w 9 level, takie mam wrażenie, takie mam poczucie, że ten 9 level, no... Jest tutaj w zasięgu, jest tutaj do zrobienia, bo golda mamy sporo, tylko pytanie, czy ja tutaj dalej będę przegrywał, czy jednak w końcu mój team się obudzi i zacznę wygrywać. No ale 50 golda jest, także jeżeli chodzi o to, no to wejście w 9 jest tutaj bardzo, bardzo prawdopodobne. Mamy też 47 HP. Jest całkiem nieźle, nie jest też najlepiej, ale wydaje mi się, że jest to bezpieczny poziom zdrowia jeszcze, żeby taką ścieżkę gry właśnie sobie tutaj rozkminiać. No i na Lucky Rollce nic mi tu nie chce dropić. Jest co prawda jakiś tutaj... dobra, może jednak cofnę to, co mówiłem. Ej, Galio 3 byłby tutaj tak huge. Naprawdę, Galio wydaje się mega mocnym tankiem jak na dwójkę, a jeszcze z tym buffem Demacii. No, powiem wam szczerze, że jest to do, kurczę, rozkminienia. Co jeszcze jest fajne, to, że my zaraz będziemy mieli Jarvana na dwójce, Tarika na dwójce, także to będą kolejne buffy naszego boardu, które pozwolą nam raczej na dalsze winstreakowanie. Co się z tym wiąże, że właśnie oszczędzimy sobie tego golda. Ej, czemu? Ty, widzieliście to działo? Lux powinna zbić to działo, ale zaczęła nagle fokusować inną jednostkę, a to działo zaczęło się leczyć. To tak działa? Że jakby ma podwójne życie to działo? Że traci target, odlecza się, ale za drugim dopiero można je zbić? Chyba tak to właśnie działa. O, proszę bardzo, jest ten mój Jarvan. Dobra, to za co go teraz tutaj wrzucamy? Jarvanik. Jakie ty chcesz itemy? Ty chcesz tank itemy. Kurde, jakby to tutaj zagrać? Bo tutaj wszystko daje mi jakieś te. Wszystko daje mi jakieś synergie, ale dobra, to możemy na razie zrezygnować z Invokera i Bastiona. Nie, przepraszam, z Invokera i Targona. Podobne nazwy, pomyliły mi się. No i chyba będzie ok. Ten Jarvan jest mega gitem, bo patrzcie, jakiego on daje CC-ka. Widzieliście to? Przed chwilą skastował. Bije Magic Damage i stunuje na 2,5 sekundy wrogów w obszarze dwóch heksów. Także ten CC-ek jest naprawdę bardzo fajny. I nie wiem, jakby go tak zitemizować pod tanka, żeby miał elitkę, no to powiem wam szczerze, mogłoby być huge. Tylko trzeba jakieś itemy dla niego dostać. Dobra, co my tutaj mamy? Jest Redemption, jest Titan Resolve ewentualnie. Dobra, to weźmy po prostu tą Redempcję. To się wydaje spoko, właśnie z myślą o naszym Jarvanie. Raczej więcej jakoś bardzo obrażeń nie potrzebujemy, mamy ich i tak sporo. W postaci tej Lux oraz Kayle. W ogóle będę musiał też zaobserwować, jak ta Kayle sobie radzi, czy ona tutaj robi jakieś mega obrażenia, czy może raczej nie. Dobra, i teraz co? Teraz potrzebujemy jeszcze drugiego itemu, bo nadal gra definiuje Poppy jako lepszego. Jako bardziej value jednostkę, że tak powiem. Czyli będziemy potrzebowali jeszcze drugiego itemu, ale spokojnie, dwie rundy. Mamy tutaj rundę neutralną. Także stamtąd dostaniemy na pewno jakiś przedmiot. I tutaj, proszę bardzo, gramy na ten Noxus. I tutaj mamy
Swain na 3 oraz Katarinę 3 z Jeweled Gauntletem, Gunbladem oraz Giant Slayerem i ma ona również Rogue'a i patrzcie co się teraz dzieje. Ona wlatuje na backlane i niszczy mnie. O, dobra, Lux jednak lepsza. Lux tutaj spaliła ją swoim laserem, tylko że Lux no raczej już tutaj nie da rady dłużej pokerować i kolejna walka przegrana. No ale w ogóle mamy już top 4. Także nice, jest top 4. No ja tutaj cały czas konsekwentnie idę sobie w level, niedługo wbijemy 9. I co? Widzimy się w kolejnej walce. Dobra widzowie, zauważyłem play, którego wcześniej nie widziałem na moim stole, czyli po prostu wyrzucenie Garena, zredukowanie teamu do 7 Demacii, no bo 8 Demacii i tak tutaj nic nam za bardzo nie daje. I dzięki temu mamy aktywnego Targona oraz Invokera i może to jest właściwe zagranie w naszym przypadku. Najchętniej to ja bym w ogóle wywalił tą Poppy, tylko że Poppy daje nam Bastiona, który według mnie jest bardzo fajnym traitem i wartym zawsze do rzucenia. Daje to nam fajne dodatkowe resisty oraz armor dla właśnie bastionów, co powoduje, że nasze jednostki są troszeczkę bardziej tanki. Fajnie łączy się to właśnie z tym bonusem Demacii. Tych resistów tutaj jest naprawdę sporo. Także no nie zamierzam rezygnować z tego bastionu, po prostu wejdziemy sobie w level 9 i nawet zastanowię się, czy warto grać tutaj tego Garena, skoro nie mamy opcji na wejście w 9 Demacii, tylko może zagramy sobie tutaj, ja nie wiem, może jakiś strategist, coś takiego chyba byłoby fajnego. No ale na razie dorzućmy tego Garena, zobaczmy jakie również mamy tutaj itemy. Jest Warmog, okej, okay. I uwaga, tak jest, nowa elita, czyli właśnie nasz Jarvan i ma on już Radiant item, co prawda jest to Gargoyle, także no w tym przypadku przy takim ustawieniu za dużo nam to nie da, ale no, zawsze coś, później może będzie jakiś inny Radiant itemik i zobaczmy jaką on będzie robić tutaj robotę, ten nasz Jarvanik. Przekonajmy się. Dobra, jest jakiś Ryze w ogóle, także też może warto sobie go zakupić. No dobra i... A nie, czekaj, mój Jarvan żyje, dobra, co ja gadam? Pomyliłem chyba z Galio. No i proszę bardzo, eliminacja moi drodzy. Które to już jest miejsce? Mamy top 2 chyba, wydaje mi się. Zobaczmy. Tak jest, mamy już top 2. Ale gościu przed nami ma 73 HP. Oj, przepraszam. Także jest tego sporo. Będzie tutaj jeszcze długa walka moi drodzy. I zobaczymy kto tutaj wyjdzie obronną ręką z tego starcia. Ja tutaj oczywiście jeszcze poluję na jakieś ewentualne upgrade'y mojego teamu. Właśnie tutaj Sona może być zupgrade'owana. Ten Galio byłby naprawdę tak potężny. O kurcze, czekaj, dobra, one off. Myślę, że jak dobra, jest Sona 3, okej, okay. Sona 3, no spoko. Zawsze to trochę wzmocni nasz teamek, ale jednak ten Galio na poziomie 3 zrobiłby tutaj największą różnicę, bo on jest tą elitą. I podejrzewam, że wtedy no, ten mój front byłby, kurczę, no nie do zabicia. Ale ja i tak wygrywam. Chociaż? Ty, ta Katarina, no zaskoczyła mnie. Czy ona mnie tutaj rozwali? O, czekaj, Lux. Aj, close. No nie, no co to miało być? To tak close fight. Aj, że ta Lux jej nie dopaliła. Najgorzej. No ale dobra, może teraz Sona nam coś pomoże. Zobaczymy. Dobra, przestawiłem swój front troszeczkę na środek. Teraz Katarina jest tutaj po prawej stronie, także może nawet jeżeli ten Rogue zostanie aktywowany, no to nie wejdzie na mój backlane tutaj, jeżeli chodzi o tą Lux i może uda się nam to wygrać. Też tak patrzę na te obrażenia od Sony, nie są one prawda jakieś ogromne, tu się w ogóle coś zbugowało i dostałem jakieś itemy nie wiadomo co robiące. No proszę Jarvan, weź jeszcze chwilę, kurde, no nie, no nie pyknie, chociaż ty, dobra. Ej, Kayle tutaj też zrobiła giga robotę.
No dobra, 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 jest git. I zobaczmy, co my tu mamy. I co ja bym tu chciał w ogóle? Nie wiem, ten Sion? Przecież nie, weźmy tego Declaw'a na właśnie tą Katarinę. Myślę, że powinno nam to troszeczkę pomóc. Dzięki temu będziemy mieli trochę tego resistu. Dobra, proszę, daj mi Galio. One of Galio jestem. No nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Kurde. Słabo. Dobra, dajmy sobie to tutaj. Mamy jeszcze ten Reforger, ale... Czy ja chcę coś reforgerować? Raczej nie. Ajejka, jejka. Ajejka, jejka. Czy ja jestem w stanie tutaj ugrywać na tego gościa? Gdzie jest Kata? Zupełnie po prawej stronie teraz. Okej, okay, ja nie wiem, czy on myśli, że ja się przestawię na prawą stronę. Ale ta Katarina nie powinna być jakimś wielkim zagrożeniem. Tylko ona też bardzo długo stoi. Ona bardzo dużo się leczy. I ciężko ją zbić. Na przykład nasza Lux teraz zawsze jakieś tanki tutaj bije. O nie, dobra. Luzik. Nie, dobra, teraz stomp. Poszedł z mojej strony. No dobra, to powinno być git chyba, co? Jak z nim tak wygrywam? Jest! Dobra, let's go! Let's go! Dobra, no to teraz wydaje mi się, że już to jest 100% win. Jeżeli on nie dokręci czegoś chorego, to powinno nam się tutaj udać. 6 Noxus ze Slayerami. Tak u niego wygląda kompozycja. Też mam nadzieję, że... Ty! Moja Lux dostała tego... Radiant Blue Buffa. Ej, czy to nie jest giga broken? W tym momencie? Ona potrzebuje 35 many do skastowania. Dobra, Katarina nadal po prawej stronie, świetnie. Ta Katarina po prawej stronie to jest z jednej strony plus, z jednej strony minus. Z jednej strony jest to minus, z tego względu, że Lux jej nie fokusuje i... Katarina po prostu sobie kastuje, robi obrażenia bez problemu. Tylko plus jest taki, że właśnie ta Katarina nie wlatuje na mój backlane i nie rozwala mi tej Lux. Także overall wychodzi to raczej dla nas lepiej niż dla tego gościa. Ja na jego miejscu zaryzykowałbym, ustawił tą Katarinę po stronie lewej i w momencie, kiedy Rogue zostanie aktywowany, liczył na to, że moja Lux po prostu zostanie zone-shotowana wręcz przez tą Katarinę. No ale on chyba tak nie myśli. Także no dla nas to jest oczywiście dobra informacja. I tak się zastanawiam, co ja jeszcze tutaj mogę do tego teamu dorzucić. Kurde, no za bardzo nie wiem. Może, nie wiem, no ten strategist wydaje się tutaj spoko. Tylko że no tutaj w sklepie żadnego nie widzę. Dobra. Jest jakiś razik kolejny. Nie wiem, bo zbierajmy legendy, może to nam coś da. Dobra, jest kolejny rise. Może rise 2? By nam tutaj pomógł? Nie ma. Shroud. O, Shroud wydaje się całkiem spoko. Bo i tak nie zrobimy już nic na żadną naszą jednostkę carry. A tak to przynajmniej zadziałamy w ten sposób, że opóźnimy troszeczkę te jednostki przeciwnika. I to się wydaje mega spoko. Dobra, zobaczmy, czy to już będzie jakaś eliminacja. Kto tutaj w ogóle wychodzi lepiej? No, Katarina dobrze zawędrowała na mój backlane. Mam nadzieję, że ten kas nie będzie mnie jakoś bolał. Okej, okay, nie był najgorszy. Lux? Nie, Lux, kurwa, czemu frontlane? Ja dupia. Dobra, udało się. Okej, okay, wygrywam to. Czy to jest już GG? Stage 7, tak jest. Moi drodzy, dzięki wielkie za oglądanie. To była Demacia pod Lux. Jeżeli film wam się podobał, łapka w górę. Jeżeli nie, łapka w dół, ale mam nadzieję, że się podobał. Subik na kanale. Widzimy się, moi drodzy, w następnych odcinkach. No i co? Siemaneczko!